Wyjazd 21.20 do Dublina, 9835 km. Odjazd 23.05. Jestem w Dublinie. W Dublinie. Gadam, kurde, w Irlandii już jestem. W Dublinie. Dobra, do jutra. Dublin, 20 czerwca. Obudziłem się przed 5. To co, dzisiaj do szkółki wojskowej. A dzisiaj, gdy otwieram namiot, to co widzę? Widzę skuter i widzę ogród. O, do szkoły Orląt mogłem się zapisać, choć już sokołem nie będę. Co myślicie? Fajnie, ale pod światło nic nie. Dęblin, stan licznika 9844. Ale ja jeszcze jadę do Muzeum Lotnictwa. Kawka z rana w zajeździe na towarowej. O, dziękuję serdecznie za nocleg, za kawałek terenu pod namiot i gniazdko elektryczne. Dziękuję serdecznie, kawa była przepyszna i odjazd do Muzeum Lotnictwa. Jest pralnia, różne imprezy tutaj się odbywają, osiemnastki, wesela, bankiety. Jest i scena, jest i grill, i ognisko, także kapitalnie. O, trochę większy niż ja. Jadę se po Dęblinie, ale tutaj śmigłowce latają. Jestem w Dęblinie w serwisie opon i uzupełniam powietrze. Zatankowałem powietrze do opon przyczepki, bo zawsze spada. W serwisie w Dęblinie. Pan powiedział, że tutaj wczoraj efy latały. Kurczę, jak ja bym chciał takie coś zobaczyć. Kieruj się na zachód. Następnie skręć w lewo. Traktor i śmigłowiec. Ale szum, ale hałas. No nie znoszę cywilizacyjnego szumu. Ale fajne chałupy. Jak mi się to przypomina, oczywiście tam nie było takiej rudery. Biała Podlaska u babci. Kurczę, jak ja bym cofnął czas i ten dyr. To wszystko ma taki smak z kapitału. Nic nie widzę, bo mi słońce tutaj podaje po... Zobaczcie. Kurczę, niedługo tego nie będzie. Coś cudownego. Kiedy zjechali z dróg, oczom im okazały się samoloty. Ja nie wiem, czy można filmować. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Wejście. Kurczę, tak mi się podoba. No, no. To startuje jest fajnie. Mówię, bo to czym się przyjmujesz? Jezu, każdy się mylił. Przesiadam się ze skutera na nogi. Bo tu trzeba przejść przez muzeum. Coś cudownego tutaj. Mi się normalnie łezka kręci, jak mój tata zrobił makietę tetetki. Wczoraj o tym rozmawialiśmy z Piotrem. Świetnie. A wiesz, to poczuł wszystko. Wtorek darmowy. O, prześwietlony. Dobry tekst. I tutaj RWD5. Sklejałem tą modę. Co dalej jest. To trzeba mieć pełno czasu. To trzeba jeden dzień tutaj spędzić. Posłuchać przewodnika. O, RWD5. Model. Pozdrawiam Michała. Dywizjon bombowy 301 ziemi. To jest oryginalne, takie duże śmigło. Ja kiedyś mówiłem śmigło. Mój kuzyn miał mnóstwo modeli wojskowych i makiety, które podpalał. Fokker. Ty, ja dziękuję, to już wierzę bardziej skuterowi. Pani powiedziała, że tu kilka dni trzeba spędzić, a nie jeden dzień.
No tutaj małe dzieciaczki słuchają pana, przecież one nic nie skumają. Ja się pochwaliłem, że jest ulica właśnie Skarżyńskiego, dywizjonu 303, Żwirki i Wigury. Świetnie to rzeczy są, ale to nie sposób. Samoloty bombowe, liczbę tych samolotów i wtedy ci, którzy jak widzieliście przedtem, byli na takiej antresoli nad tym stołem dookoła, widzieli do lotu kolejne dywizjony, żeby zatrzymać wysyłkę wyprawy niemieckiej. Zobaczcie na tą tablicę, gdzie jest na ten napis Church Pankowy, tam widzimy 306, 303, 308, prawie 2000. Nieprawdopodobna rzecz. Kartel pasażera. Zestrzelili blisko 1000 niemieckich samolotów. Zestrzelili prawdopodobnie 240 innych. Uszkodzono również ponad 250. Na pewno zestrzelili 190 latających niemieckich bomb V1. Kierki. Trzeba było wiedzieć, gdzie lecieć, jak kurs wyznaczyć. Tarczo to trzeba z gębą Putina zrobić. O, nie paru jeszcze innych by się znalazło też. Człowiek. Można rzeczywiście spojrzeć, jak to wyglądało na żywo. Na filmach tylko znam to. Nie wiem nawet, jak się ten kijek nazywa. I ustawiamy sobie pozycję, gdzie atakujemy czym. Super. A dzisiaj komputery. Jednym uchem. Fajnie. Czapki noszone przez Polki służące w żeńskiej służbie pomocniczej. A moja ciocia była w RAF-ie. No, jako mechanik węgierskiej siły powietrznej. Pan opowiada o przeciążeniach. To małe dzieci nie wiedzą. To jest fajne. Wygląd katapulty jest przerażający. Fotela z katapultu. O. MiG 21, 25 i 23. No ja bym nie chciał skorzystać z takiego sprzętu. Dajcie żyć. O! Tutaj ciekawa rzecz. Ja mam fajnie, bo ja słucham pana, który mówi dzieciom o tych rzeczach, które są w poprzedzającym sali następnej, a tu oglądam poprzednią. Ja pierniczę, jakie to jest wielkie i duże. Wielkie i duże? I tu jak obrośnięty glonami. O, idzie następna wycieczka. Trzeba przyspieszyć. A już w mundurze to wygląda rzeczywiście ładnie. A ja zaraz będę wsiadał do samolotów. Pamiętasz, Michał, Iła?
wklejaliśmy i iskrę. Świetnie. I jest to koło rajskie. Kurczę, tylko widziałem je w telewizji. Właśnie, Messerschmitt to też wspomnieliśmy. Jak i Spitfire, bardzo lubiłem ten model. Bardzo mi się podoba, to taki Mercedes. Nikogo nie poznaję. Warto żyć. Warto. I smutna historia. A zaraz będę się wspinał na schodach samolotu. Jak już tu jestem, to będę. To cały czas latają. Mam nadzieję, że coś uda. Ale kurczę, pogoda się psuje. Dla mnie to są zawsze metalowe trumny. No, zobaczymy. No, i kto miał rację? Ten stawiał lody w tym blinie. A teraz wejdziemy tu. Ty, jaki tu jest żar. To ja sobie nie wyobrażam w ogóle jakiejś akcji. Tu mam wyżłobione na łeb. Jaki to jest AN26. Ty, to trzeba lubić. To trzeba kochać. A jeszcze mundur i cały i spadochron. Ja siwerniczę. Panie! Do Gdańska tam pan poleci? Za stówkę. Co? Tutaj strzelec. Ty, to jest nieprawdopodobne, kiedy ja jestem cały zgrzany. To jest kupa złomu. Ja pierniczę, ja bym tym nie chciał lecieć. To jest autentycznie kupa złomu. I to żelastwo ma się utrzymać? Ja się zmieszę. Skoczamy! Zaraz będę chyba wchodził do rządowego, ale nie wiem, chyba do śmigłowca. Muszę zawiązać śmigłowadła, bo się zabiję zanim stąd wyjdzie. Uwaga! Jesteśmy we wnętrzu samolotu AN-26. Takie samoloty były w pułku lotniczym 13 w Krakowie i one służyły do przewozu skoczków spadochronowych. Do Rębiechowa proszę. Kocham mnie. Domu ci to pokażę. Strasznie. Tutaj podwójnym potokiem pan mówił się. Wyskakiwali przez ten luft, to ja wyskoczę pojedynczym potokiem. Skoczymy pojedynczym potokiem. A czy to będzie wtedy potok? Pewnie tak. Dobra, a ja się trzymam poręczy lepiej, bo teraz wyląduję w potoku gipsu. Jaka 40 też sklejaliśmy z chłopakami z podstawówki. Pozdrawiam tych, którzy oglądają. Mi 8. Też tam można wejść. Wykupiłem sobie wejście. Coś przecudownego. Tam oczywiście nie pokazywałem łosia, tylko wspomniałem o łosiu, bo byłbym łosiem, gdybym nie rozpoznał łosia. Tam co była inna. O. Armata przeciwlotnicza. 85
milimetrów. Niezłe. To były straszne czasy, ciężka charuwa, ja pierniczę. To jest nie do końca bezpieczne. Oho, można się ześlizgnąć. Ale może też ci powiedzmy, no za przeproszeniem, ale zdupić skrzydło. Świetnie. Tylko jednak to jest latająca kupa złomu dla mnie. Na taką wycieczkę wybrać. O. Polish Navy. Olbrzymie łopata śmigło. Te dwa SM-y to są chyba najnowsze w naszym muzeum. Kurczę, jaki luksus. Dwa razy po bretońsku, proszę. Dziękuję panu. Też bym się zmienił, jakbym codziennie oglądał te same eksponaty. I o, to już jest duże bydle. To już jest bydle duże. Front okluzji. No, silniki to już tak nie jest takie ciekawe jak ta potęga. Ta wielkość tego. Takie sklejaliśmy. O. O, to jest olbrzym. Tutaj GoPro trzeba było brać. Nie wiedziałem. Za stabilizację pożarną. I te naklejeczki, jak naklejeliśmy na modele, to kalkomania, to też było super. Nie no, to było fajne hobby. Spokojne, uspokajające właśnie. Coś pięknego. Nic, trzeba będzie zobaczyć, co tam dalej się dzieje. To trochę mało tego paliwa tutaj. Rekin. Normalnie rekin. Wracam. Zobaczyć przeciwlotnicze. Ach, przed chwilą tak fajnie leciał nisko śmigłowiec, a nie zdążyłem wyjść z hali, więc nadlatuję. To jest nieprawdopodobne dla mnie, że tu można w ogóle ruszyć z płyty betonowej lotniska, a co dopiero, żeby się uniosło w górę. No to wiem, że są dzisiaj inne duże pasażerskie, transportowe samoloty, ale to jest inna technika. LIM 2. Nie znam. Nie wiem co to, ale ten jest, kurczę, podobny do MIGA 21, ale nie wiem, nie chcę tu żadnej fopa. Dobra. Kod mam. Zaraz wejdziemy. Zobaczymy. Marynarka wojenna. Polish Navy. Ratowniczy. No to często takie widziałem. No właśnie.
mieszkając w Gdańsku, to widziałem latające gdzieś na wachce. Teraz ja muszę się zabezpieczyć. No kurczę, co? Zamknięte. To może mam wejście do innego samolotu. Tego śmigłowca. A, bo to jest Mi-14, a do Mi-8. Zaraz sprawdzamy. Śmigłowiec. A, to jest ten smak. Także ten, tego, nie? No, obiecuję wam, że będzie lepiej, że będzie tanio, że będzie godnie. Serio. Tu już jest nowocześniej, w rządowym. No, ale też, człowieku. Olek, polej! Polej, Olek! A, ładnie, ale ciasno, ale duszno, no pewnie oni mieli klimę. Super. Monitoring jest, co bym tutaj się nie rozłożył z browarami. Widz jakiś, widz, turysta. O, i tutaj. Poproszę whisky z kolą, ktoś mówi, z lodem. A zadzwonimy do Georgia. Ale te takie salonki fajne, no właśnie, a propos Georgia, to innego Georgia. No i co, mamy proszek jakiś? Mamy. Gdzie dzisiaj gramy w ogóle? Gdzie śpiewamy? No, co nie wiesz? Zapomniałem. Przedstawcie mi trasę koncertową. I takie to życie, nie? Fajnie. Zobaczyć, jak to jest. No, powiem wam, że po dobrej fudzie lepszy byłem w Dżudzie. I teraz weź zejdź na płytę lotniska po upojnej podróży. I całujemy ziemię polską. Fajnie tak pomachać z góry. Witajcie, rodacy. I tam masa. Albo Jackson wychodzi w rękawiczce właśnie. Hello! Guys! I love you, Poland! I love you so much! Jak 40 zaliczony, miałem kłopot z wyjściem. Musiałem się czołgać. Technika zawiodła, bramka nie reagowała na kod QR. O, rany, mokry jest. Trzeba szukać. Ale kurczę, no co mi nie pasuje z tym LIM 2, bo to cholera, to jest inna nazwa. Trzeba poczytać. Pamiętasz, Wilgo też kleiliśmy. Tak jest, rolniczy sprzęt. Wilga, ale jeszcze jeden był taki PZL, ale nie Orlik. Kurczę, co my kleiliśmy jeszcze? Wilga, Wilga, Wilga i coś tam, coś tam. Kurczę, szkoda, że jestem niesprawny, więc będę to wszedł na koło reńskie. O ile można. Żyroskop, to jest zabawa dopiero. Żyroskopy są teraz używane właśnie przy stabilizacji obrazów w aparatach, w kamerach. No, takie mądre rzeczy. To jest też fajne. Wszystko znam z telewizji. No dobrze. O, tu już mi jest, aha, LIM 6 bis i to mi już jest, kurczę, może to jest zmieniona nazwa z migów? No przecież to istny mig, bym powiedział. Najwyżej mam wtopę na filmie. I ktoś mnie opieprzy.
Ty, no tutaj są MiG-21. A czemu mi się z tym wlotem pionowym, takim z tą kreską pomylił, tutaj czubek? Przecież w MiG-ach był, nie wiem. No to jednak to modelarstwo było 30 lat temu. No dawniej. Miałem 15 lat, 14. Cholera, to już na tyle lat? No tak. Kurczę. Ale to nie była nazwa, co może mi się z innym samolotem pomyliło, ale nie. Lim ja w ogóle nie znam. No i powoli, o, IL-28. No jasne, też kleiliśmy. Przepięknie. Powoli wycieczka dobiega końca. A ja marzę, żeby usiąść na skuterku i się przewentylować. Kurczę, ochłodzić. Jest taki upał, że nie wiem. Lody koniecznie kręcone włoskie albo dęblińskie. Su-70. O, no to już 70 lata, 71. Tak, patrzę, 71 byłem blisko. No tak, no, blisko. Śmigłowce. No i spokój. Stary, lecimy na ratunek. Ja mam wskoczyć do tego badziewia? No. Gadasz, czy lecimy? Kurczę. A Borewicz? O, porucznik Borewicz, do którego wskakiwał? No kurde, Mi-24D to już jest coś innego, prawda? Już każdy pilot patrzy z oddzielnego miejsca. Zbrojenie ten już wygląda nowocześnie. No ale taki jeszcze amerykański, to może bym się chciał przelecieć. Ale to wzbudza jakiś lęk, to naprawdę jest takie, jak się zobaczy na żywo. Panie, ty nie wciskaj mi kitu, że tym można się unieść. Mi 8. Fajne to. Jednocześnie pod takie, no, ekscytujące, nie? Natomiast co? Mam bilet jeszcze na śmigłowiec, a gdzie on jest, do którego ja mogę wejść? A ja chyba... Aha, a ja może ja mogłem z tego jaka 40 wyjść tyłem, że nie mogłem wyjść. Nie, bo bramka działała, miała dwa kody z dwóch miejsc, i z przodu, i z tyłu. Tak. O, z radarami, z wszystkim. Ratowniczy musi mieć. Poszukiwawczo-ratowniczy wariant śmigłowca pozbawiony wszelkich instalacji bojowych, czy tam. A, radiokompas. Reflektory dodatkowe, szperacze. Pewnie też kamera termowizyjna. A. Latają te śmigłowce. Wojna to musi być coś niebywałego. Straszne przeżycie i później człowiek zękniony by się schylał za każdym. No i tak jest przecież. Że to na psychę działa. Coś okropnego. MiG-23. Rzeczywiście już jest różnica między 21. I to potężne, kolosalne. No. No a jeszcze 29. To już w ogóle. Kurczę. Jeszcze tak F-y zobaczyć. Kurczę, nie zauważyłem w tym słońcu, że zabrakło pamięci. Cholera jasna z tą pamięcią. Ciągle mało. Bo mówiłem, o, że jednak jest MiG-29 o wilku, a raczej o samolocie mowa. Jest kolosalna różnica. MiG-21, później 23 przeskok. I teraz 29. No. Ale żeby właśnie ten F-16 taki zobaczyć. Już nie mówiąc o wyższych numerach. Ale to no, no dobrze, ale no jestem tak szczęśliwy, że tutaj trafiłem. Straszny jest żar. Noga mi się odparza. To jest najgorsze. Su-22, no przecież o tych modelach zapomniałem. Jeszcze coś innego. Spójrzmy na datę. 86 exploitation do 2008. To całkiem niedawno.
Dobrze, mówię wam, że jest taki upał, że ja powoli już z tymi swoimi kulkami padam. No teraz idę z jedną przecież, bo muszę operować kamerą. Także mi się ciągle coś tutaj... Bo one są bardzo podobne, te liny. Ale coś mi się zaczęło świtać, że przecież później to chyba... No to może bym przeczytał, to bym wiedział, co? Dobrze myślałem. Bo to już zaczął być budowany w Mielcu polski samolot. A nie już żaden MIG. Bo nie mogliśmy się szczycić własnymi maszynami. Pfu! Muchy latają. O. I Ant-2. Antka-2 też sklejaliśmy. O, także chłopaki, nasza młodość to była fajowa z tym modelarstwem związane. Jeszcze można zobaczyć sobie radar. Pfu. No i ta słynna Cessna, o której czasem słychać w telewizji, że biznesmen czy ktoś tam się rozbił, więc to tak wygląda. Rzeczywiście malutkie. No, jak mój skuterek prawie. Rzeczywiście to jest małe. Wiktor, możesz podskoczyć do Biedry po mleko? Naleśniki chcę robić. Dobra, już odpalam. No i ta cała inna infrastruktura związana z lotnictwem. Też widać potęgę, jakie to wszystko jest toporne, ciężkie. Ile to żre paliwa, żeby się przesunęło. Choć trochę. Świetne. Świetne, ale lepiej nie. Lepiej, żeby ludzkość tego nie znała. Jestem smaczek. Także ja już odpoczywam. I to byłby prawie koniec. Ale jestem szczęśliwy. Kolejny dzień atrakcji. Kolejny dzień oglądanie czegoś, poznawanie, zwiedzanie, niespanie. No i śmigłowiec znowu zaburza tutaj nam głos. To jest dobre. Jak oglądamy jakiś amerykański film, tam ten z góry ze śmigłowca, on jest tam na przykład z parę metrów, nie? 10 załóżmy. I on do niego krzyczy, tego na dole, że on rzuca mu linę. A ten chyba Bruce Willis tam kiedyś też krzyczy, albo w ogóle Rambo. Coś tam krzyczy. A tamten, nie wiem, że ma słuchawki, a czasami w ogóle nie ma. I on go słyszy, nie? W tym szumie. Amerykańska fikcja. Fantaści. No to jest kolejny dzień niezmarnowany. Pozdrawiam nie tylko żołnierzy. Czołem, nie wolno, nie salutuję się do pustej bani. No teraz schodzimy na ziemię i jedziemy dalej. Mój czas dębliński dobiegł końca. Jadę może na jakiegoś burgiera, na loda włoskiego kręcnego, niczym moje włosy kręcone. I jedziemy dalej. Nie bliżej, tylko dalej. Kapitalnie było. No jestem szczęśliwy, no kurde, bo to no fajnie coś zwiedzić, odwiedzić, zobaczyć. Skręć w lewo. Bardzo. Następnie skręć w prawo. I w prawo skręcę, naprawdę. Pan jest tak uprzejmy, że mi podpowiada, jak mam jechać, gdzie się kierować. To ja będę pana słuchał teraz. Wiem, jestem pod światło, nie widać. Skręć w prawo. Kręcę. Następnie skręć w prawo. Jeszcze raz skręcę w prawo. Powiedz mi, gdzie są jakieś burgiery. Bożem głodny. Dęblin, stan licznika. Nic nie widzę. 9847. Jeszcze na pożegnanie. Bóg, honor, ojczyzna. Taka fontanna. W tym linie i jedziemy.
Co powiecie na takie koniki? Piękne, co? Dawne czasy. Dziś to już rzadkość. Podjechał pan dziennikarz. Wyjmuje teczkę. No. Piękne koniki. I one są takie tu typowo wiejskie, fajne. A nie sportowe. No można gapić się godzinami, jak się tarzają i po wodzie, w wodzie i po piasku. Coś cudownego. Urząd Miejski w Rykach. Jadę na spotkanie z panem starostą. A to jest różnica. Starostwo powiatowe, a urząd miasta. Czy... No, pani też niech przyjdzie, to pani nam pomoże. Zdjęcia. Weź tą torebkę. Zobaczcie, jakie miłe powitanie, tak. Bo ja prowadzę też kanał na YouTubie, no, więc starostwo... Test misja, tutaj właśnie jest. Na... Serdecznie. Witam serdecznie. Przewodniczący Rady Powiatu. Mi bardzo mi miło, bo to wszystko spontanicznie dzisiaj wyszło. Słuchajcie, no jestem jeszcze bardziej zaskoczony, że dostałem żółty ser. No to ja dzisiaj mam kolację niezłą, nie? Dziękuję. To najlepsze w Polsce. Dziękuję serdecznie. No, no właśnie, ja uwielbiam. Tak. I jest wyraźny. Super. No to już nie jadę na zapiekankę. Jestem pod starostwem powiatowym. O, tutaj się gmach mieści. No zastrzelili mnie tym. Ser. Ale jeszcze inne gadżety, super. Ryki, stan licznika 98568056. Chwila przerwy, bo piąty raz już siadam, bo mi ciągle obciera coś koło o przyczepkę. A tutaj nikogo nie ma. Ludzie, wiecie co tutaj? Chciałbyś tutaj namiot rozstawić? Gdzie jest ten łosoś, co tutaj dwumetrowy przyjdzie? Chciałbyś tu spać? Halo! Kurde, tu nie ma żywej duszy. Uciekamy! Gmina Adamów. Przepiękny kościół. Kaplica pogrzebna. Czy tam co innego. Dobra. Fajne, co? 9883. Przełączam, żeby szybciej jechać i na wszelki wypadek, żeby mi nie odłączyło w jakimś newralgicznym miejscu na akumulator zapasowy. A potem sobie pomyślę ile, bo to już dwie kreski bez powrotu, jednej z powrotem. Ale ładny kościółek w Adamowie. Ulala. O, a dzisiaj będę spał tutaj. I wiecie gdzie? A co tam się stało? Nie w namiocie. Cześć Piesio. Cześć Piesio, jeden i drugi. A jeden się nazywa Nuka. Ja też miałem Nukę, bo była jedna z pierwszych Nuk. Jak była bajka Jackie i Nuka. I będę sobie dzisiaj tu spał, proszę państwa. O! Polska! Pięknie. No trudno, no. Jak już muszę, no to się wygąpię w takich warunkach, co zrobić. Cholera jasna. No. Oto tosty ze serem, jak niektórzy mówią, albo ze srem ryckim. Fajnie. A może jakieś music play? Forever. I co my tu mamy dzisiaj? Jak tam Rafał zaśnie? A tak zaśnie sobie już w starych telewizorach. W strefie kibica. Polska Macedonia, słyszałem, że wygrywa. Gdzie jest Ostrość, gdzie jest Lutyn Skorbin? A tu... O, jak w cygańskim wozie, zafirano życie. Tutaj sobie piesek chodzi, jest i drugi. Ale fajnie mnie widać, ten skuter ma dobre odblaski. A, bo tam są elektrorajdu opaski na nadgarstek. No właśnie. Trzeba dbać o bezpieczeństwo. Jutro na rano się szykuje wschód. Czegoś tak nie po polsku. Dobranoc. 4:30. Za późno wstałem. Lecę tam wschód słońca. Człowiek kuwa. Nie ma co robić, tylko 4:30 wschód.
nagrywać. Co za podłość. Lechi dej, po co? Się przewracał na drugi bok, a nie.